Dzień dobry Państwu. Witam. Wracamy chyba do pewnej normalności, chociaż, moim zdaniem, cały świat sportowy zmieni się w przyszłości dość zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Najwięcej prawdziwych akcji obserwujemy w piłce nożnej. Bundesliga pozwoliła nam wreszcie na przeżywanie prawdziwych emocji piłkarskich. Dołączyła do niej Estonia. Polska pewnie za tydzień lub dwa. Tak więc znów zacznę od piłki nożnej. Hertha Berlin rozbiła Union Berlin aż 4-0 w derbowym meczu rozpoczynającym 27. kolejkę Bundesligi. Wysokie zwycięstwo ma jednak słodko-gorzki smak dla Krzysztofa Piątka. Znów nie wszedł na boisko w podstawowym składzie. Wszedł wprawdzie z ławki, ale w ciągu kwadransa gry nie zdążył zdobyć ani bramki, ani też dobrze pokazać swoich umiejętności. Z kolei bramkarz Unionu, Rafał Gikiewicz, był wręcz doskonały, mimo puszczenia 4 goli. Oglądałem mecz. Mogło ich być nawet 10. Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu 2020-2021. Przy okazji powiedział: zakładam, że w czerwcu 2021 roku będę się pakował na powrót do Polski. Mam tu swoje sprawy i plany związane z moją Akademią Piłkarską w Goczałkowicach oraz z LKS-em Goczałkowice, w którym chciałbym jeszcze trochę pograć. Tuż przed wygranym meczem Borussii z Wolfsburgiem dyrektor sportowy klubu poinformował, że nie przedłuży umowy z Mario Götze. Sam piłkarz mówił o ewentualnym odejściu już kilka tygodni temu. Bayern Monachium wygrał z Eintrachtem Frankfurt aż 5-2. Wśród strzelców znalazł się Robert Lewandowski. Po 27. kolejce Bawarczycy umocnili się na pozycji lidera i nadal wyprzedzają drugą w tabeli Borussię Dortmund o 4 punkty. Red Bull Leipzig po 3 zremisowanych spotkaniach powrócił na zwycięską ścieżkę i rozgromił aż 5-0 Mainz. Co ciekawe, hat-tricka skompletował Timo Werner, który goni w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi Roberta Lewandowskiego. A teraz wiadomość z Polski. Jerzy Brzęczek będzie nadal selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wokół trenera było sporo wątpliwości, czy na pewno powinien dłużej prowadzić kadrę. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek oficjalnie je rozwiał. Brzęczek ma poprowadzić reprezentację Polski na Mistrzostwach Europy. A teraz tenis. Pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom pokazowego turnieju UTR Pro Match Series w West Palm Beach na Florydzie. Nie udało się dokończyć wszystkich spotkań i wyłoniono tylko jedną finalistkę. Została nią Alison Risk. Następnego dnia wszystkie gry odwołano i turnieju nie dokończono. 23 czerwca w Charleston w południowej Karolinie zacznie się turniej, w którym ma wystąpić 16 tenisistek wysoko klasyfikowanych w światowym rankingu. Zagrają w nim m.in. Amerykanka Madison Keys, a także aktualna mistrzyni Australian Open Sofia Kenin. Dołączy do nich triumfatorka US Open 2019 Kanadyjka Bianca Andreescu. Inne tenisowe informacje. Polska tenisistka Magda Linette cały czas przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polka ma tam możliwości kontaktu i pracy z wieloma świetnymi zawodniczkami. Jedną z nich jest właśnie wspomniana aktualna mistrzyni Australian Open Sofia Kenin. A teraz finanse. Żadna kobieta uprawiająca zawodowo sport w ciągu roku nie zarobiła jeszcze tyle, co Naomi Osaka. Według magazynu Forbes Japonka przez 12 miesięcy uzyskała wpływy w wysokości prawie 38 milionów dolarów, czyli o ponad 7 milionów więcej niż dotychczasowa rekordzistka z 2015 roku Maria Sharapova. To dało japońskiej tenisistce 29. pozycję na liście najlepiej zarabiających na świecie sportowców. Lekkoatletyka. Niemcy właśnie ogłosili, że 12 czerwca w Düsseldorfie przeprowadzą konkurs tyczkarzy w kinie samochodowym. Na wielkim placu ustawią zeskok, a ci siedzący bliżej będą mogli oglądać zmagania zawodników ze swoich aut bezpośrednio. Ci dalej siedzący na dużym filmowym ekranie. W imprezie pod hasłem Noc Lotów w Düsseldorfie wezmą udział wyłącznie tyczkarze z Niemiec, m.in. Bokanda Litabere, Torben Blech i Rafael Holzdeppe.
Będą to pierwsze lekkoatletyczne zawody w Niemczech od czasu wybuchu pandemii. Bilet dla dwóch osób kosztuje 22 euro. Z tego wniosek, że biznes sportowy również powoli wraca do życia. Boks. Zawodowi bokserzy mają problemy ze sportową emeryturą. I tak byli mistrzowie wagi ciężkiej wracają na ring. Evander Holyfield trenuje w Miami z Władimirem Kliczką. Zapewne po to, by w pokazowej walce wejść na ring z Mike'em Tysonem. Przypomnę, że Mike Tyson odgryzł podczas walki kawałek ucha właśnie Holyfieldowi. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Życzę optymizmu. Dziękuję i do zobaczenia.